Dzień jarmarku, lato nagle powróciło do Lochdziub. Hamisz wstał wcześniej i poszedł zająć się cieknącą rurą pani Cunningham. Przerwał mu nadkomisarz, domagając się wyjaśnień, dlaczego posterunkowy Macbeth rozbijał się wczoraj po miasteczku na sygnale. Hamisz powiedział, że chciał sprawdzić, czy kogut działa i że robi to regularnie, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy akurat może się przydać. Na co Charles odpowiedział. Cóż, nie przesadzaj z piciem, synu. Wszyscy goście feralnego przyjęcia mieli wziąć udział w jarmarku, a Chalmers wymusił na pułkowniku zgodę na ponowne przeszukanie pokoi w zamku. Hamiszowi nakazał udać się na jarmark, żeby obserwować gości i sprawdzić, czy uda mu się uzyskać od nich jakieś nowe informacje. Posterunkowo uprzejmie pominął fakt, że wybierał się na jarmark tak czy inaczej i że jego radiowóz był już załadowany ciastami i babeczkami, które miał dostarczyć na festyn. W szkolnej kuchni odbywały się gorączkowe ostatnie przygotowania przed imprezą. Kiedy Hamisz dotarł tam kilka minut po 9, zastał na miejscu wszystkich gości z zamku, którzy z werwą pomagali. Nawet stary Sir Humphrey doszedł już do siebie i przepasany fartuszkiem w kratkę wyrabiał właśnie ciasto. Lady Helmsdale podeszła do Hamisza z miską pełną masy rodzynkowej. – Bądź pan tak uprzejmy – wykrzyknęła – i wymieszaj to, podczas gdy ja zajmę się czymś innym. – Jestem zaskoczony, że widzę tu wszystkich państwa tak wcześnie – powiedział policjant. – Sądziłem, że pojawią się państwo dopiero po południu. – Trzeba znaleźć tym ludziom jakieś zajęcie – odparła Lady Helmsdale. – Wystarczy już tego snucia się po zamku, bycia zastraszanym przez gryzi piórków i wścibskich policjantów oraz faszerowania się środkami uspokajającymi. – Środki uspokajające. Dobre sobie. – Oszustwo, jeśli chce pan znać moje zdanie. Za moich młodych lat porządna dawka oleju rycynowego to był najlepszy środek na podobne fanaberie. Ludzie mordują każdego dnia. Tym konkretnym nie ma się nawet co przejmować. Świat miał się całkiem dobrze bez tego łajdaka. Nie oczekuje pani raczej, że będę popierać obywateli wymierzających sprawiedliwość na własną rękę, odpowiedział Hamisz. Dlaczego by nie? Bo to anarchia. Nonsens. Bartlett to był karaluch. Ktoś go rozgiódł i chwała mu za to. To wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Oddaliła się, żeby sprawdzić, czy wszyscy pracują. Hamisz zauważył, że Priscilla i Henry uwijali się razem przy stole ustawionym w kącie. Wydawało się, że bardzo dobrze się bawią. Hamisz pomyślał, że właśnie cieszyli się pierwszymi chwilami pojednania po wcześniejszej kłótni. Byli roześmiani, skorzy do zabawy. Jak para, która chciała koniecznie udowodnić całemu światu, jak bardzo jest szczęśliwa. Pomyślał Hamisz, czując nieprzyjemne ukłucie zazdrości. Przesunął się, aby dołączyć do Diany i Jessica, trzymając cały czas w objęciach miskę otrzymaną od Lady Helmsdale. Policja już zawsze będzie nam deptać po piętach? Spytała napastliwie Diana. W tym momencie nie jestem na służbie, powiedział Hamisz łagodnie. Ubijam ciasto. Nie mam nic przeciwko temu, że pan się przyłączył, odrzekła Jessica. Ja, w przeciwieństwie do Diany, nie mam nic na sumieniu. Mam dość twoich złośliwości, Jessico, powiedziała Diana. Świetna z ciebie przyjaciółka. Jesteś tak o mnie zazdrosna, że nie przepuścisz żadnej okazji, żeby mi dopiec. Niby z jakiego powodu miałabym być od ciebie zazdrosna? Zażądała wyjaśnić Jessica. Diana zaczęła wyliczać na palcach. Ja dobrze wyglądam, ty niekoniecznie. Ja przyciągam mężczyzn, a ty nie. Peter szalał za mną. Ty byłaś dla niego jedynie chwilową rozrywką. I to kiepską. Powiedział, że czas spędzony z tobą to był jak ujeżdżanie starej szkapy, które najlepsze dni ma za sobą. Jessica wzięła do ręki miskę pełną ubitej masy i rzuciła jej zawartość prosto w twarz przyjaciółki. Już, już, wymamrotał wielebny Tobiasz Wellington, przepychając się do przodu. Toż to chrześcijańska akcja charytatywna dziewczęta. Och, odwal się ty, stary dziadu, powiedziała Diana, ścierając sobie masą z twarzy. Pani Wellington odepchnęła męża, złapała obie dziewczyny silnym ramieniem i wypchnęła je z kuchni na szkolne podwórko, skąd zaraz dobiegł do kuchni wspaniały, mocny głos, energicznie strofujący Dianę i Jessicę. Mogłaby już przestać, powiedziała Pruney. Zjawiając się nagle przy łokciu Hamisza, przypomina mi to szkolne czasy. O, bo to wyjdzie na dobre, orzekła Vera, z ustami pełnymi świeżo upieczonego ciasta. To jest pyszne. Zostaw coś na jarmark, odpowiedziała Lady Helmsdale. Zjadłaś już połowę czekoladowego piszkoptu. Diana i Jessica wróciły i wyglądały na zawstydzone. Teraz, kiedy obie zostały zaatakowane, ich dziwna przyjaźń odrodziła się na nowo. Okropna stala flądra, wymamrotała Diana. Założę się, że nosi tweedowe majtki. Będę pamiętać, żeby dosypać trutkę na szczury do ich cholernego ciasta, dodała Jessica. Zmywajmy się stąd i znajdźmy jakiś pub. Bogu dzięki, w Szkocji nie mają określonych godzin sprzedaży alkoholu. Regana i Gonerella wychodzą. Mruknął Sir Humphrey.
Wielkie nieba, jakiego babsztyla ma pan na myśli? Spytała Lady Helmsdale. Sir Humphrey zarumienił się. Nie, nie, droga pani, chodziło mi o córki z króla Lira, wie pani, Szekspir. Ach on, pokręciła głową Lady Helmsdale. Nie znoszę go. Co za nudziarz. Po wyjściu Diany i Jessica dalsze przygotowania w kuchni przebiegały w radosnej atmosferze. Nawet Freddy Forbes Grant, który ciągle snuł się wokół żony, rozchmurzył się i zaczął pomagać w przygotowaniach. Jeremy Pomfrey, który od czasu śmierci kapitana Bartletta był praktycznie cały czas na kacu, co dało się wyraźnie zauważyć, pił właśnie Alka-Zecer i zaczynał powoli wyglądać prawie normalnie. Hamish szwendał się po kuchni, chociaż pierwsza partia ciast była już gotowa, mając nadzieję, że Priscilla spojrzy na niego lub uśmiechnie się, albo chociaż da jakiś znak, że pamięta o ich dzisiejszej kolacji. Jednak pani Wellington ostro nakazała mu, żeby się ruszył, więc pojechał na jarmark policyjnym radiowozem załadowanym pudełkami z tortami, ciastami i babeczkami. Zabawa odbywała się na spadzistym polu na tyłach miasteczka. Pułkownik Halberton Smythe razem z żoną wyruszyli wcześniej i byli już na miejscu. Właśnie wyładowywali całą masę przedziwnych rzeczy na stół, który na czas jarmarku zamienić miał w kram z różnymi drobiazgami. Jak co roku odbywał się tu recycling z zbędnych bibelotów. Ludzie kupowali coś podczas jednego jarmarku, żeby na następnym oddać to z powrotem na sprzedaż. Małe tłuste kucyki skubały trawę, podczas gdy ich młodzi właściciele dreptali wokół, wymachując długimi biczykami. Z boku cyganie przygotowywali się do swoich pokazów. Hamisz podszedł do nich. Będę mieć was na oku, powiedział. Żadnych powyginanych strzał w tym roku, żadnych przyklejonych łupin kokosów i żadnych twardych tarcz, w które nie chce się wbić żadna strzałka. Musimy jakoś zarabiać na życie, jęknął ktoś. Ale wy oszukujecie cały czas, zaczął narzekać Hamisz. Serce mi się ściska na widok tych wszystkich dzieci, które wydają ostatnie kieszonkowe i nie mogą wygrać nawet złotej rybki. Wyjął strzałem. A niech mnie, dodał łagodnie. Znowu zagięta. Naprawcie to albo zjeżdżać mi stąd. Odszedł przy akompaniamencie romskich przekleństw. Po drugiej stronie pola pani Maki montowała właśnie swój kołowrotek, przygotowując się do corocznej demonstracji. To już ostatni raz, Hamisz, powiedziała. Czuję się jak stara oszustka, ale stąd mam pieniądze na wszystkie moje ciuchy od Marksa i Spencera. No tak, cóż, turyści to uwielbiają, powiedział Hamisz. Jak pani noga? Lepiej, jeśli nie chodzę za dużo, będzie dobrze. Słyszałem, że miała pani prawdziwie królewskich gości. No tak. Panna Halberton Smythe, ten jej kochaś. Tak, gadał jak nakręcony. Lepiej wrócę po kolejną porcję ciast, powiedział Hamisz. Jak uporam się z kościołem szkockim, będę musiał pojechać jeszcze do kościoła świętej Marii Panny. Jak podczas większości szkockich jarmarków, mieszkańcy krzątali się nerwowo i chaotycznie aż do drugiej po południu, kiedy nagle wszystko zaczynało nabierać realnych kształtów. Henry Whitering rozkręcił się i kupował właśnie dywanik z owczej skóry, kolorowy sweter szetlandzki i otwieracz do butelek z rączką z poroża jelenia. Słońce stało już wysoko na bezchmurnym niebie, a z pola, na którym odbywał się jarmark, rozciągał się wspaniały widok na jezioro. Miasteczko Lothiop spoglądało na swoje odbicie w lustrzanej tafli. Zaskoczone i zadowolone dzieci wygrywały nagrody przy różnych stanowiskach. Ciasta, babeczki, domowej roboty, konfitury znikały momentalnie. Priscilla rozmawiała uprzejmie z dziennikarzami na temat morderstwa, jej zbliżającego się samobójstwa, jak również o swoich poglądach na temat roli współczesnej kobiety. Hamisz pomyślał, że radzi sobie świetnie. Ubrana była w prostą, niebieską, bawełnianą szmizelkę i wyglądała bardzo spokojnie i świeżo. Hamisz nie miał pojęcia, że Priscilla nienawidziła każdej minuty tej medialnej szopki. Poranek rozpoczął się bardzo przyjemnie. Wszyscy w kuchni świetnie się bawili. Obiecała, że będzie miła dla prasy ze względu na Henry'ego, ale po udzieleniu kilku bardzo długich wywiadów powiedziała mu, że wystarczająco już się nagadała. Wziął ją za rękę i bez słowa poprowadził prosto do następnego reportera, który tym razem okazał się zmęczoną dziennikarką, pachnącą whisky, spoglądającą groźnie w poszukiwaniu kolejnej ofiary, którą można by rozszarpać na strzępy. Zazwyczaj zajmowała się druzgocącą krytyką strojów księżnej Diany i przemów księcia Karola. Taki podstęp podrzędnej dziennikarki, która starając się zrównać ze sławnymi osobistościami, próbowała strącić je z piedestału. Pomiędzy wywiadami Henry starał się znaleźć chwilę, aby opowiedzieć Priscilla o swoich marzeniach związanych z kupnem zamku i zabawieniem tam młodego towarzystwa z Chelsea, a także pisarzy i dziennikarzy z kolorowych dodatków niedzielnych. Dziewczyna czuła, jak w gardle rośnie igula. Nagle zobaczyła swoje życie jako serię długich, wyczerpujących wywiadów prasowych. Henry
Henry doszedł do wniosku, że społeczność Lordiup jest zabawna i staromodna i mógłby ją spokojnie zaprezentować swoim przyjaciołom z Londynu jako urocze dziwadło. Priscilla rozejrzała się po znajomych, przyjaznych i niewinnych twarzach gospodarzy i sielskiej okolicy, trochę jakby nie z tych czasów. Poczuła, że przez Henry'ego staje się obca we własnym miasteczku. Kiedy jednak przyszło do przyznawania nagród, Henry okazał się niesamowity. Wygłosił ciepłe, zabawne przemówienie. Przekazał pierwszą nagrodę za wyścigi kucyków małej dziewczynce w bryczesach. Podniósł ją i trzymając za rękę, uśmiechał się do kamery. Zaraz ją pocałuję, pomyślała Priscilla wściekle i tak też zrobił. Następnie wręczył nagrodę za najlepsze konfitury domowej roboty, nalegając, aby mógł ich skosztować, po czym z zachwytem wywracał oczami. Mieszkańcy byli nim oczarowani. Cenili ciężką pracę, a Henry pracował bardzo ciężko, aby każdy zwycięzca poczuł się wyjątkowo. Podejrzewam, że nasza randka jest nieaktualna, odezwał się ponury głos tuż przy uchu Priscilli. Odwróciła się i spojrzała prosto w orzechowe oczy posterunkowego Macbetha. Czemu? Hamish zaczął szurać nogami. Cóż, wy dwoje wydajecie się razem bardzo szczęśliwi i to trochę dziwne zapraszać gdzieś czyjąś dziewczynę. Ta, odparła Priscilla ponuro. Myślałam, że będziesz tam z nim. Wydaje mi się, że mam dość prasy jak na jeden dzień, powiedziała Priscilla. To jest przedstawienie Henry'ego. Wygląda na to, że jeśli kiedykolwiek jego sztuka zrobi klapę, to zbije majątek jako aktor, powiedział Hamish z podziwem. Wątpię, stwierdziła Priscilla. Tak jak to żyny wyszły już z mody. Zarumieniła się mocno. Nie o to mi chodzi, to przez ten upał. Więc nie idziemy na kolację. Myślę, że uda mi się wyjść, powiedziała Priscilla, nie patrząc na Hamisha. W końcu nie muszę się przestać z tobą widywać tylko dlatego, że wychodzę za mąż. Wymyślę coś i przyjadę na posterunek o 7. Hamish spojrzał ponad jej głową, a jego wzrok się zaostrzył. Tu właśnie zaśmiewał się z jakiegoś dowcipu Henry'ego. Gdzieś na samym końcu z tłumu wystawał melonik starszego nadkomisarza Chalmersa. Za nim pojawili się Blair, Anderson, McNabb i 6 mundurowych. Coś się dzieje, powiedział Hamish. Chalmers i reszta przepchnęli się przez zgromadzonych uczestników jarmarku aż do miejsca, gdzie stał Freddy Forbes Grant. Przepraszam, szepnął Hamish, udając się w tym samym kierunku. Przyszedł w momencie, kiedy Chalmers mówił delikatnie. Prosilibyśmy, żeby udał się pan z nami, panie Forbes Grant. Co? Zażądał wyjaśnień Freddy, czerwieniąc się ze złości. Odsuńcie się, psujecie zabawę. Nie chcemy robić sceny przy ludziach, powiedział Chalmers. Proszę pomyśleć o żonie. Co to wszystko znaczy? Zapytała Vera. Wokół zapadła cisza. Głos Henry'ego, stojącego na platformie, ucichł. Stary pan Lewis, który wygrał nagrodę za najładniejszą dynię, stał ze swoim warzywem w ramionach, spoglądając przed siebie z otwartymi ustami. Proszę ze mną, powiedział Chalmers, biorąc Freddy'ego za ramię. Trzymaj ręce przy sobie, krzyknął Freddy, wyrywając się. Chalmers westchnął. Nie pozostawia mi pan wyboru. Freddy Forbesie Grantcie, jest pan oskarżony o zamordowanie kapitana Petera Bartletta. Ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko, co pan powie, może zostać użyte przeciwko panu. Oszalałeś, powiedział Freddy, podkręcając swoje obfite wąsy. Wokół zapadła głucha cisza. Vera szepnęła. O nie, posłuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Och, po co to wszystko? Tak, zrobiłem to. Powiedział Freddy głośno. Zakładajcie te kajdanki. Proszę pójść z nami i nic nie mówić, powiedział Chalmers. Policja stłoczyła się wokół Freddy'ego i wszyscy zaczęli iść w kierunku samochodu. Hamish dopadł Chalmersa. Jest pan tego pewien? Spytał. Raczej tak. Znaleźliśmy parę rękawiczek wepchniętą za fotel w jego sypialni. Nie możemy jeszcze powiedzieć niczego na pewno, zanim nie przyjdą wyniki z laboratorium, ale wygląda na to, że użyto tych rękawiczek podczas morderstwa. Są na nich ślady oleju. Ale pokoje były wcześniej dokładnie przeszukane przez Blaira. Tak, Blair, nadkomisarz wzruszył ramionami. Może nie jest taki bystry, powiedział Hamish, ale jestem pewien, że jeśli chodzi o rutynowe czynności, to jest bardzo skrupulatny. Chce pan przez to powiedzieć, że ktoś je tam podłożył, ale pan Forbes Grant właśnie przyznał się do morderstwa. No tak. Hamish zsunął czapkę z czoła i podrapał się. Czy chce pan, żebym pojechał z wami? Nie sądzę, żeby to było konieczne. Niech pan pilnuje swoich obowiązków tutaj. Zadzwonię, kiedy spiszę jego zeznania i powiem panu, co wyznał. Verę Forbes Grant wsadzono do samochodu zaparkowanego za tym, który zabierał jej męża do Strabane. Wyglądała jednocześnie na zszokowaną i podekscytowaną. Szum głosów podniósł się zaraz po tym, jak wozy policyjne odjechały. Dziennikarze wypadli z namiotu, w którym znajdował się alkohol.
Mniej doświadczeni pognali do swoich samochodów, podczas gdy stare wygi zostały, aby zebrać informacje od świadków zdarzenia. Głos Henry'ego rozbrzmiewający za pomocą systemu nagłaśniającego zaskoczył wszystkich. Myślę, że ze względu na wszystkich mieszkańców Lodiup, którzy pracowali tak ciężko na sukces tego jarmarku, powiedział, powinniśmy wszyscy się uspokoić i nie pozwolić, aby ta okropna zbrodnia zrujnowała nasz dzień. Nic nie możemy zrobić. Teraz niech pan Lewis wróci na platformę razem ze swoją doskonałą dynią, żeby otrzymać nagrodę. Panie Lewis, proszę powiedzieć wszystkim, co pan zrobił, żeby wyhodować tak ogromne warzywo. Co się stało? Priscilla zauważyła, że Jessica i Diana stoją tuż obok niej. Właśnie przyjechałyśmy, powiedziała Jessica i dowiedziałyśmy się, że kogoś aresztowano. Frediego, odpowiedziała Priscilla. Aresztowali go za zabójstwo kapitana. Obie dziewczyny wymieniły zaskoczone spojrzenia. Potem Jessica odetchnęła z ulgą. Oczywiście, że to musiał być on, powiedziała. Dowiedział się pewnie o tym, co było pomiędzy Werą a Peterem. Vera, ta stara torba, będzie się teraz wszędzie panoszyć, rozgłaszając wszem i wobec, że Freddy zamordował Petera ze względu na nią. Bardzo mi żal Wery, powiedziała Priscilla. To musiał być dla niej straszny szok. Da sobie radę. Diana wzruszyła ramionami. Będzie się pałętać po zamku już dziś wieczorem, starając się nas przekonać, że jest jakąś femme fatale, a nie starą zużytą flądrą, którą jest w rzeczywistości. Wy dwie przyprowadzicie mnie o ból głowy, powiedziała Priscilla, wyprowadzona z równowagi, co rzadko jej się zdarzało. Jeśli mama nie powie wam, że macie się spakować i wyjechać, to ja to zrobię. Nie bądź taka drażliwa, powiedziała Diana, chichocząc pijacko. I tak nie zamierzałyśmy zostać dłużej. Ten niby zamek może z każdego zrobić mordercę. A Jessica, napijemy się piwa. Odeszły spokojnie ramię w ramię. Priscilla poczuła, że migrena zaczyna czaić się powoli za jej oczyma. Cała scena wydawała się zupełnie nierealna. Flagi, prążkowane chorągiewki, markizy łopotały w jasnym słońcu, a przy karuzeli rozbrzmiała muzyka, prawie zagłuszająca głos Henry'ego. Henry, jedyny jasny punkt w całym tym okropnym dniu, pomyślała Priscilla, a jej uczucie do narzeczonego nagle odżyło. Chociaż wyglądał na prawie tak samo zszokowanego i poruszonego jak reszta zgromadzonych, dzielnie stał w promieniach słońca, odpoczywając po wręczeniu każdej nagrody, chwaląc tańce szkockie, przyjmując raporty sędziów odnośnie zawodów w grze na dudach i rozśmieszając dzieci, udając, że dudy nagle ożyły i szamocąc się z nimi, próbował je udusić. Powiem Hamiszowi, że jednak nie dam rady dziś wieczorem, pomyślała Priscilla i rozejrzała się za wysoką sylwetką posterunkowego. Jednak Hamisza Macbetha nigdzie nie było. Posterunkowy siedział właśnie w namiocie piwnym razem z Dianą i Jessicą. Obie już mu powiedziały, że od początku wiedziała, że to Freddy, chociaż jak powiedziała Diana, przez pewien czas podejrzewała, że to Priscilla. Tylko jaki na Boga powód miałaby panna Halbuton Smythe, żeby zamordować kapitana Bartletta? Spytał Hamish. Z Priscillą zawsze coś było nie tak, powiedziała Diana. Te wieczne dziewice mogą być naprawdę niebezpieczne. Skąd wiecie, że jest dziewicą? Spytał Hamish zaciekawiony. To po prostu widać, krzyknęła Jessica. Ten mrożący wzrok, mówiący tylko mnie nie dotykaj, zawsze je zdradza. A jest coś szczególnie okropnego w byciu dziewicą, kiedy ma się ledwie 20 lat? To jest po prostu dziwne, powiedziała Diana. Myślę, że Henry powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, jaką oziębłą rybą jest jego narzeczona. Za każdym razem, kiedy zbliża się do jej sypialni, ona trzyma go pod drzwiami. Odchodzimy trochę od tematu morderstwa, powiedział Hamish. Nie, nieprawda. Widziałam raz Priscillę na wrzosowiskach z bronią i trzyma ją jak facet. Ona jest niezła, powiedział Hamish, ale daleko jej do zawodowstwa. Znacie się od dawna? Spytała Diana podstępnie. Tak. A pan ma do niej słabość? Zaczęła się z nim droczyć Jessica. Jasne. Ja i cała reszta mieszkańców Lothdup. Zawsze wiedzieliśmy, że panna Halbuton Smythe jest porządną i dobrą osobą. A to cechy, które podziwia się w szkockich górach tak samo jak wszędzie indziej. To miła odmiana po tych wszystkich wrednych flądrach, z którymi człowiek musi się czasem zadawać. Dobrego dnia, moje panie. Co w niego wstąpiło? Spytała Jessica, patrząc na oddalające się plecy posterunkowego. Kogo to obchodzi? Lepiej pomyślmy, co zrobić, żeby uczyć nosa Werze. Ona i tak nigdy nie dbała o tego starego Frediego. Hamish wyszedł z namiotu. Kiedy przedzierał się przez tłum, ogarnęła go nagle przeczucie, że Priscilla szukała go, żeby odwołać dzisiejszą kolację. Nie rozglądał się dookoła, tylko poszedł jak najszybciej do swojego samochodu. Może jak będzie jej unikać, to ona zmieni zdanie. Jeremy Pomfret stał na parkingu oparty o swoje Volvo. Palił papierosa i uśmiechał się pijacko na widok Hamisza. Powitał posterunkowego jak starego przyjaciela.
Straszne wieści o Fredim, co? Wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, która mu współczuje, powiedział Hamish. Czemu jest pan tak uradowany, panie Pomfret? To wisiało nad wszystkimi. Widzi pan, zawsze wiedziałam, że to musiało być któryś z nas. Blair uważał mnie za głównego podejrzanego z powodu tego zakładu. Dobrze wiedzieć, że możemy teraz jechać do domu i zapomnieć o tym wszystkim. Nie sądzę, żeby on to zrobił, powiedział nagle Hamish. Zaraz, nie może pan tak po prostu chodzić i wygadywać takich rzeczy, wykrzyknął Jeremy. Policja powiedziała, że to on. Freddy powiedział, że to on, więc wszystko pasuje do siebie jak ulał. Moim zdaniem, stwierdził Hamish, morderca jest nadal na wolności. Niech pan lepiej uważa, powiedział Jeremy. Naprawdę radzę panu uważać, panie Macbeth. Halburton Smythe za panem nie przepada. Już napytał biedy Blairowi, który ma teraz kłopoty z naczelnikiem. Blair jest detektywem i może więcej znieść. Pan jest jednak tylko miejscowym gliniarzem. Zazwyczaj miła twarz Jeremiego stała się nagle pełna niechęci i podejrzliwości. Hamish zasalutował i odwrócił się. Proszę się od tego trzymać z daleka, krzyknął za nim Jeremy. Po prostu proszę się nie wtrącać, słyszy pan? Hamish wsiadł do swojego auta i pojechał na posterunek. Samochód Priscilla nadal stał tu zaparkowany. Rano rodzice musieli ją przywieźć do miasteczka. Posterunkowy wszedł do swojego biura, usiadł za biurkiem i zadzwonił do oddziału w Strainbane. Powiedziano mu, że Chalmers jest zajęty i nie może teraz podejść do telefonu. Hamish westchnął i wyjął swój notes, w którym zapisywał wszystkie istotne informacje na temat gości zamku. Przeczytał je po raz kolejny, po czym położył nogi na biurku i zaczął intensywnie myśleć. Z tych rozmyślań wyrwał go pół godziny później ostry dzwonek telefonu. Chwycił za słuchawkę, spodziewając się, że to Chalmers, ale to była tylko pani Wellington, żona pastora, która domagała się pomocy przy przenoszeniu stołów i krzeseł z powrotem do kościoła. Hamish właśnie wychodził, kiedy telefon zadzwonił ponownie. Zanim jednak podniósł słuchawkę, znów naszło go przeczucie, że dzwoni Priscilla, by odwołać ich spotkanie. Włożył policyjną czapkę i wyszedł z posterunku, zostawiając za sobą dzwoniący telefon. Gdzie się podziewałeś? Spytał Henry Whitering, kiedy Priscilla do niego podeszła. Poszłam do budki telefonicznej na dole przy drodze. Musiałam zadzwonić do miasteczka, powiedziała Priscilla. Obiecałam, że odwiedzę kogoś dziś wieczorem i chciałam powiedzieć jej, że nie dam rady. Myślę, że nie dasz, powiedział Henry z uśmiechem. Musisz się przecież zająć mną. Nie wyglądasz na kogoś, kto potrzebuje specjalnej opieki, powiedziała Priscilla. Byłeś dziś wspaniały, Henry. Jarmark bez ciebie byłby katastrofą. Myślę, że zrobiłem już wystarczająco dużo, powiedział Henry. Wracajmy do zamku i zróbmy sobie jakieś dobre, zimne drinki. Gdzie twój samochód? W miasteczku, ale każdy bez problemu nas podrzuci. W porządku, pójdę tylko pożegnać się z ludźmi ze Związku Właścicieli Ziemskich i wrócę do ciebie za chwilę. Priscilla zaczekała, aż Henry odejdzie, po czym wyjęła notę ze swojej torebki i na kartce napisała wiadomość dla Hamisha. Będzie mogła wrzucić list do skrzynki na posterunku, kiedy tam dotrze. Skończyła pisać i rozejrzała się za Henrym. Omawiał coś właśnie z jej ojcem. Pułkownik Halburton Smythe śmiał się i klepał go po ramieniu. Tato jest z niego taki zadowolony, pomyślała Priscilla. Na pewno podjęłam właściwą decyzję. Pani Wellington podwiozła Henry'ego i Priscillę pod posterunek policji. Po drodze minęli Hamisha. Pani Wellington mrugnęła na niego, żeby się zatrzymał, ale posterunkowy albo tego nie zauważył, albo udawał, że nie widzi. Co na Boga robi twój samochód pod posterunkiem policji? Zażądał wyjaśnień Henry. Nie mówiłam ci? Spytała Priscilla. Tato dzwonił, kiedy byłam wczoraj u pani Wellington i powiedział, żeby Hamish odwiózł mnie do domu. Myślałam, że go nie lubi. Bo nie lubi, ale bał się o moje bezpieczeństwo. Muszę tylko zostawić Hamishowi wiadomość o kilku zarządzeniach związanych z kościołem. Popchnęła furtkę prowadzącą na posterunek, a to Toser rzucił się radośnie, żeby ją powitać. Pośpiesz się, kochanie, powiedział Henry. Muszę się napić przed tą konferencją prasową. Priscilla odwróciła się i oparła furtkę. Jaką konferencją prasową? No, to są sensacyjne informacje. Dziennikarze przyjdą dziś znowu na zamek. Poprosiłem twojego ojca, żeby pozwolił mi poprowadzić konferencję i zająć się dziennikarzami w jego imieniu. Ale sposobem mojego taty na radzenie sobie z dziennikarzami jest trzymanie ich z daleka od posiadłości, powiedziała Priscilla. I to jest cholernie dobry sposób. Gadałam dzisiaj cały dzień jak nakręcona i to wszystko w twoim imieniu, Henry. Stałam tam, wszystkie kamery były we mnie wycelowane, a do tego musiałam zmierzyć się z paroma osobistymi pytaniami. Właśnie kogoś aresztowano. Vera będzie potrzebowała opieki. Och, Vera, Henry wzruszył ramionami. Ona akurat będzie się napawać każdą minutą tego przedstawienia. Vera jest w porządku, powiedziała Priscilla.
Przy całej tej frywolności naprawdę zależy jej na Fredy. Nie możesz trzymać prasy z daleka? Zanim nie zobaczą umowy na temat praw autorskich, nie upewnią się, że kochana księżna zostanie zakaranizowana, nie będą spać spokojnie, powiedział Henry. Dobra, wiem, że to morderstwo to straszna sprawa, ale dla mnie to świetna okazja. Nieważne, że mówią źle, ważne, żeby mówili. I lepiej się do tego przyzwyczaj. Więc zostaw ten list i chodźmy już. Priscilla spojrzała na wiadomość w swojej dłoni. Podeszła do skrzynki pocztowej i przyglądała się przez chwilę. Potem uniosła klapkę i pozwoliła jej opaść z hałasem, po czym podeszła do swojego samochodu, w ręku cały czas trzymając zmięty list. – Gotowa? – spytał Henry. – Tak, gotowa – odparła obojętnie Priscilla. Hamish wrócił na posterunek o 6:00. Włączył automatyczną sekretarkę, żeby odsłuchać wiadomości. Jakiś głos po celtycku zaczął wychwalać piękno Loch Nagar. Wyłączył ją z powrotem. Któregoś dnia naprawdę musi dowiedzieć się, jak to działa. Zadzwonił ponownie do Strainbane i tym razem udało mu się połączyć z Charlesmerem. Przyznał się, powiedział Chalmers. Teraz wydaje się nawet chełpić tym wszystkim. Mówi, że wiedział o romansie Bartleta z Werą, więc go sprzątnął. W laboratorium nadal badają te rękawiczki. To te, których użyto podczas morderstwa. Ale czy nie mogą stwierdzić na podstawie wcześniejszych próbek pobranych od Frediego i po zbadaniu wnętrza rękawiczek, czy on je rzeczywiście nosił? Nie wiem. Jeden z naukowców przedstawił teorię, jakoby Freddy włożył gumowe rękawiczki, a na te cięższe, skórzane. A co na to pan Forbes Grant? Twierdzi, że nie pamięta. Mówi, że mamy przecież mordercę, więc po co zadajemy te wszystkie idiotyczne pytania? A Vera miała panu coś powiedzieć na jarmarku. O co chodziło? Spytał Hamish. Stwierdziła, że chciała nam tylko powiedzieć, że jej mąż nie byłby w stanie nikogo skrzywdzić. Wydaje się jednak, że zmieniła zdanie i teraz naprawdę jest z niego dumna. Może pan w to uwierzyć? Tak, w pewnym sensie, powiedział Hamish ostrożnie. Nie daje mi to wszystko spokoju. Nie mogę sobie wyobrazić, że Freddy mógłby tak być bezwzględny. Być może morderstwa dokonano pod wpływem impulsu, ale zrobił to ktoś, kto w tamtym momencie zachował zimną krew i pomyślał o wszystkim. Nie podoba mi się, że te rękawiczki pojawiły się od tak, jak gdyby nigdy nic. Jestem pod dużą presją, odparł Chalmers. Ja po prostu chciałbym, żeby mordercą okazał się Forbes Grant. Chciałbym, żeby naczelnik przestał na mnie naciskać. Chcę, żeby prasa się ode mnie odczepiła. Co jest dzisiaj w wiadomościach? Dlaczego Libańczycy nie zbombardują Harrodsa albo coś w tym rodzaju? Dlaczego nie wybuchnie jakiś rosyjski reaktor? Już, już, powiedział uspokajająco Hamish. Nie ma powodu, żeby życzyć połowie populacji śmierci w męczarniach tylko po to, żeby pozbyć się prasy. Jutro wszyscy się na mnie rzucą, westnął Chalmers. Wracam do zamku. Zamierzam przesłuchać ich ponownie i zweryfikować wszystkie zeznania. Zamierzam też zebrać tylu ludzi, ilu dam radę, żeby przeczesywali wrzosowiska w poszukiwaniu nowych śladów. Mówił pan już o tym pułkownikowi? Właśnie zamierzam do niego zadzwonić, powiedział ponuro Chalmers. Spodziewam się pana jutro na zamku Tomer, punkt 9 rano. Gdzie mogę pana znaleźć w razie, gdyby nagle coś się stało? W Wesołym Pstrągu. Dobry Boże. To nowa restauracja przy ulicy Krask. Osobiście nie zbliżałbym się do miejsca w podobnej nazwie, ale proszę się dobrze bawić. Chalmers odłożył słuchawkę. Hamish poszedł się wykąpać i przebrać. Wyglądało na to, że Priscilla jednak zamierzała pojawić się na kolacji.